Witam Was w moim kolejnym makropodcaście. Mam na imię Jacek. Zanim powiem Wam, co będzie w dzisiejszym materiale, zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu. Ciekawy jestem, czy Wam się spodobały te obrazki, które zobaczyliście. Jak myślicie, czym były robione? No oczywiście robiłem je za pomocą G7 i soczewki czwórki, czyli czterech dioptrii. Tak, no właśnie, założyłem sobie na obiektyw soczewkę 4 dioptrie i ruszyłem na łąkę, żeby przetestować w warunkach polowych. Tak jak poprzednio Wam wspominałem w poprzednim odcinku, gdzie testowałem w warunkach studyjnych trzy soczewki, czyli dziesiątkę, dwójkę i czwórkę. I wspominałem wtedy, że troszkę inaczej się robi zdjęcia, film i filmuje w takich warunkach typowo studyjnych, a inaczej mimo wszystko w warunkach polowych. No i tak rzeczywiście było. Udało mi się znaleźć dosyć fajne miejsce, taki stary, spróchniały pień, w którym biegały różnego rodzaju robaczki i udało mi się sfilmować m.in. tego czerwony pajączek. Jak sami widzicie, całkiem fajnie wyszedł ten materiał. Przy czwórce to zbliżenie jest całkiem niezłe, całkiem spore. Ta minimalna odległość tutaj chyba wychodziła około 8-9 cm. Nie miałem centymetra, w związku z czym nie sprawdzałem, ale tak mniej więcej gdzieś tyle musiało być, 8-9 cm od obiektywu. W aparacie miałem włączoną funkcję śledzenia ostrości, więc ten robaczek był utrzymywany w miarę ostry w czasie całego ujęcia. No i powiem Wam, że jakość tego obrazka jest całkiem niezła przy tej soczewce. Nie ma jakichś wielkich zniekształceń. Głębia ostrości jest jeszcze w miarę sensowna, czyli jest w miarę duża. Nie ma tak, że jest ona na tyle mała, że muszę mieć jakiś, no, że strasznie precyzyjnie muszę ustawić tą ostrość. Aparat sobie daje całkiem nieźle radę z takim poruszającym się robakiem. No, czyli całkiem nieźle to wyszło. Później przeniosłem się w trochę inne miejsce. No, jeszcze zrobiłem kilka ujęć oczywiście w tym miejscu, ale jakoś tam większych ilości robaków nie było. Zrobiłem sobie takie przebitki do następnych materiałów, które może się gdzieś tam przydadzą, pojawią w przyszłości. Im więcej takich przebitek, lepiej, łatwiej się później montuje jakieś materiały. Tutaj zrobiłem kilka zdjęć, ale jakoś nie wiem czemu te zdjęcia nie wychodzą tak ciekawie jak same ujęcia filmowe. Przeniosłem się po chwili na inne miejsce i tutaj, słuchajcie, jest dosyć fajnie, bo znalazłem taki kawałek stającej, złamanej pokrzywy, po której biegały mrówki. No i tak stwierdziłem, że jak są mrówki, no to będzie fajny temat do tego makropodcastu, jak również do materiałów, które zmontuję i będę je prezentować na moim kanale. Tutaj troszeczkę gorzej było z ostrością, bo musiałem znaleźć taki punkt, w którym tą ostrość mógłbym złapać, a jednocześnie taki punkt, w którym te mrówki będą chodzić i będą w zasięgu tej ostrości. Tak częściowo mi się udało. No, jak sami widzicie, powiększenie jest całkiem fajne przy tej soczewce czwórce. Nie brałem innej soczewki. Nastawiłem się tylko i wyłącznie na czwórce, że porobię materiał czwórką, zobaczę jak wychodzi, jakie są efekty, czy to w ogóle jest sens zakładać ją i filmować i robić zdjęcia.
Jak sami widzicie, sens jest, ten obrazek jest całkiem przyzwoity, powiększenie jest całkiem niezłe. Jeszcze jak zrobię na przykład już samo powiększenie tego obrazka, tego ujęcia, no to wygląda to bardzo fajnie. Sorry, że tak mówię tym fajnie, ale w sumie nie wiem co inne, jak inaczej określić to, te ujęcia. Bo w każdym razie te mróweczki biegają, są widoczne całkiem nieźle. Wiadomo, że nie jest to ujęcie czy zdjęcia makro, są to zdjęcia zbliżeniowe. I tak bawiłem się tymi ujęciami. Przestawiłem sobie jeszcze aparat w inne miejsce pod słońce. I to ujęcie z mrówkami też jest ciekawe. Ten cień mrówek, które biegają po tych liściach, fajnie wygląda. Te mróweczki są duże, jak na tą soczewkę, na to powiększenie. Mogę sobie jeszcze zrobić powiększenie tego ujęcia. Te ujęcia filmowe oczywiście nie są w żaden sposób obrobione. Są surowe, takie jak wyszły z aparatu. A teraz zobaczcie, jak wychodzą same zdjęcia. Troszkę inaczej obrazek zachowuje się przy ujęciach filmowych, a inaczej przy zdjęciach. W sumie podejrzewam, że większość z Was będzie raczej robić zdjęcia niż filmować. Może zaczniemy sobie od zdjęcia zielonymi liśćmi. No, fajne ujęcie, fajne zdjęcie. Pewnie jak je obrobię, ściągnę troszkę kolorów i to będzie całkiem fajny obrazek na ścianę. Tutaj znalazłem muszelkę ślimaka. W sumie taki nijaki ten obrazek jest, to zdjęcie, ale zrobiłem. Może się pobawię nim troszkę i może coś ciekawego wyjdzie z niego. No i taką pogodę miałem, słońce, które świeciło. Raz zachodziło za chmurki, raz świeciło dosyć intensywnie, więc robiłem te zdjęcia przy takich warunkach, jakie były. To jakieś kolejne zdjęcie, które sobie zrobiłem. Tak mi się wydawało, że dosyć fajnie będzie wyglądać ta struktura tego zgniłego, zburszałego pnia. No nie wiem, pewnie się pobawię nim, może coś wyciągnę z niego. No i tutaj te zielone krzaczek krzywy, pełno mrówek. Zdjęcie jest zrobione pod światło, więc troszkę jest niestety zamglone. Przypomnę, że te zdjęcia są nieobrobione, nie obrabiałem je, są takie, jakie wyszły z aparatu. Czy to zdjęcie jest ostre? Drugi albo trzeci. Te gałązki są ostre, pierwszy plan jest nieostry, ostatni też jest nieostry. Mrówki są, jak widzicie, dosyć małe, ale całkiem fajnie wyglądają. Czy coś z tego wyjdzie, z tego zdjęcia? Bym chciał go obrobić? Pewnie nie. Raczej się nie nadaje do publikacji. Następne zdjęcie z mrówkami. Też trochę przymglone. No to jest może troszkę lepsze już, bo widać fajnie tą mrówkę po prawej stronie na tej gałęzi. Troszkę sobie go zwiększę, przybliżę, czy ono jest ostre. No nie jest idealnie ostre. Ta mgiełka robi swoje, ale wygląda ciekawie. Następną fotkę. No i tutaj zdjęcie zrobiłem już po krzywie ze światłem, nie pod słońcem. Od razu inaczej wygląda. Jest inny kontrast, nie ma takiego przymglenia. Tak jakby się trochę głębia ostrości zwiększyła. No, mrówka jest ostra na tym liściu. No, takie zdjęcie jest zrobione w przebiegającej mrówce. Teraz kolejne zdjęcie. Już nie z mrówkami. Owad, który, taki robaczek, który uchwyciłem go, jak się położył. Nogi ma podpięte. No ale słuchajcie, tutaj sami widzicie, że podszedłem naprawdę bardzo blisko tego kwiatka. Jest on dosyć duży, dosyć duże powiększenie wyszło. Troszeczkę chyba jest prześwietlone, musiałbym go maciupinkę przyciemnić. No i najważniejsze, jest ostre. No i pewnie jak się pobawię tym zdjęciem, to coś z niego można wyciągnąć. Drugie zdjęcie tego samego kwiatka. Tamten robak mi zniknął, tutaj się pojawia jakaś muszka malutka albo mrówka z skrzydełkami. Co, no, jakby nie ustawiałem, nie zmieniałem kadru ani parametrów, tylko tamten robaczek zniknął, pojawił się drugi i zrobiłem zdjęcie. To zdjęcie jest ani makro, ani zbliżeniowe. Taka pośrednia forma. Później poszedłem sobie, zmieniłem kompletnie miejsce robienia zdjęć. Stwierdziłem, że okej, pochodziłem trochę po łące. Nic na niej jakby ciekawego o tej porze dnia nie było, znaczy żadnych robaków. Nie grzebałem jakoś mocno w trawie, nie rozchylałem jej. I znalazłem na fragmencie łączącym kawałek placu betonowego i trawnika dużą ilość mrówek, więc przysiadłem sobie na tym betonie i zacząłem te mrówki obserwować. Rozłożyłem sobie statyw, zamontowałem aparat,
i patrzyłem, co one robią, gdzieś biegają. I rzeczywiście było ich bardzo dużo, strasznie były ruchliwe, może dlatego, że zbliżała się burza. Jeżeli to prawdą jest, że mrówki przed burzą są bardzo aktywne, no to w tym wypadku rzeczywiście się to sprawdziło, bo biegały jak szalone. I te mrówki były dosyć duże, takie czarne mrówki. Chyba nie gryzły, bo łaziły po mnie w pewnym momencie i jakoś żadna mnie nie ugryzła, a siedziałem pół metra od ich, powiedzmy, że to nazwijmy to podziemnego morowiska, z którego cały czas wchodziły i wychodziły. Ustawiłem sprzęt, aparat i zacząłem je filmować. Najpierw zrobiłem kilka ujęć z góry. Fajnie, tutaj biegają, wchodzą, wychodzą te mrówki do tej szczeliny. Całkiem niezłe powiększenie jest. No i ostrość też całkiem nieźle mi się tutaj udało ustawić na tą szczelinę. Aparat jest ustawiony w takiej minimalnej odległości 9 cm. Obiektyw jest od tej szczeliny, od mrówek, które biegają. Wchodzę i wychodzę do niej. Przestawiłem jeszcze aparat w inne miejsce, bo widziałem, że tutaj tych mrówek jest więcej. No i rzeczywiście one biegają, wchodzą, wychodzą. Strasznie mi się podobają te ujęcia. Czuję, że będę pomontować kilka materiałów z tymi mrówkami. Wiecie co, tak naprawdę mrówki są bardzo wdzięcznym tematem. Stawiam aparat, włączam go i w zasadzie tu się strasznie dużo rzeczy dzieje. Te mrówki biegają, wchodzą, wychodzą, czasami coś ciągną za sobą albo przed sobą, jakieś żyjątka, liście, które później gdzieś tam wprowadzają do tych swoich podziemnych mrowisk. Takie ujęcia można ciągnąć minutami, a później z nich można wyciągnąć całkiem fajne fragmenty i zmontować naprawdę ciekawy film. I chyba tak zrobię, że po prostu w tym sezonie zrobię troszkę materiałów o mrówkach, a na koniec, pod koniec roku, jak będę mieć ich w miarę dużo, to może zmontuję jakiś fajny materiał związany z mrówkami. Parę miesięcy temu podobny materiał z mrówkami zrobiłem. Był trochę krótszy, ale też zebrałem z kilku miesięcy kilkanaście ujęć z mrówkami, które robiłem. I wyszedł całkiem niezły filmik. Linka tutaj zamieszczę na górze albo na końcu materiału. Wracam do tych moich ujęć robione tą soczewką czwórką. Jak widzieliście przez tą chwilę, tych kilka ujęć robionych z góry wychodzą całkiem przyzwoicie. Całkiem fajne obrazki, całkiem fajne ujęcia. Teraz zmienię pozycję. Aparat postawię na ziemi, na tej płycie betonowej, na której siedzę. Zmieni mi się tutaj perspektywę żabią. I teraz tak spróbuję ustawić ostrość. Ustawię sobie ostrość w jakimś danym miejscu, gdzie te mrówki przebiegają. Włączę aparat, no i zobaczę, co mi się wydarzy przy tych ujęciach. Jak widzicie, te mróweczki sobie biegają, przechodzą przez ten zakres ostrości. Fajnie to wygląda. Ok, zmienię teraz ujęcie na inne, w innym miejscu. No i co? I sami widzicie, że to całkiem nieźle wychodzą te obrazki przy tej soczewce. Zaczynam się zastanawiać, czy nie zamienić obiektywu makro na soczewki. Co wy na to? Nie no, oczywiście troszkę żartuję, bo jednak jakość jest inna. To powiększenie też oczywiście jest inne przy soczewkach i przy obiektywie. Mogliście się o tym przekonać w moim poprzednim materiale, w którym mówię o użyciu wszystkich trzech soczewek. Dobra, to są ujęcia filmowe. Przejdę jeszcze do zdjęć. No, zobaczcie sobie, jak wyglądają zdjęcia mrówek. Jednak jest różnica, troszkę inaczej one wyglądają na ujęciach filmowych, a inaczej na samych zdjęciach. I na przykład ta mrówka, te dwie mrówki, które są tutaj na tej płycie betonowej, strasznie szybko biegały i no, nie udało mi się idealnie ustawić ostrości. Też aparat nie ustawił. Autofokus mimo wszystko nie nadążył, mimo tego, że czas, jaki ustawiłem, to była 1/400, ale się nie udało. Dobra, te dwie mróweczki tak wyglądały. O, słuchajcie, to jest tak, że ta mrówka po lewej stronie zostawiła tą mrówkę po prawej. Ta mrówka po prawej jest po prostu martwa. Ona ją niosła i w pewnym momencie ją porzuciła i zaczęła biec w jakąś tam stronę. No, ciekawa sprawa. Udało mi się zrobić takie ujęcie. Następne zdjęcie.
No tutaj zrobiłem zdjęcie, które w sumie nic się nie dzieje, ale możecie zobaczyć, jaka jest głębia ostrości, jaki jest zakres głębi ostrości przy tej czwórce. Zakładam, że to jest około centymetra, chyba nie więcej. No i tutaj macie następne zdjęcie, troszkę inne ujęcie z mrówką pojedynczą. Spróbuję sobie ją powiększyć. Jest ostra? No jest ostra. Zrobiona jest trochę od tyłu, przebiegała sobie z jednego miejsca pod te liście. Nie udało mi się zrobić. Następne zdjęcie z góry. To zdjęcie jest na szczęście ostre, mrówka jest ostra. Mróweczka jest mała, to trzeba przyznać, to powiększenie nie jest duże. Mogę sobie ją powiększyć, no i wtedy powiedzmy przy takim powiększeniu ta mrówka całkiem już fajnie wygląda, ale nie jest idealnie ostra. Następne zdjęcie zrobiłem od góry. I tu jest jakaś szczelina, do której te mrówki wchodziły i wychodziły. Taką serię zrobiłem. Raz, dwa, trzy. No one tutaj biegały, wchodziły, wychodziły. Co tu się działo? I tyle zdjęć zrobiłem w tej całej sesji. Zdjęć, które wybrałem, które mi się wydaje, że nadają się do pokazania jako takie zdjęcia przykładowe przy tej soczewce. Natomiast o wiele więcej zrobiłem ujęć filmowych. Słuchajcie, tu jeszcze Wam pokażę kolejne ujęcia, które zrobiłem. Zdjęcie z ręki tych mrówek, które pędziły koło mnie nagle. Wpadły tuż przed stopą, więc udało mi się włączyć aparat i zrobić pędzące mrówki przy takiej minimalnej odległości. Fajnie aparat łapał mi ostrość. Nie pogubił się. To jest wielki plus dla tej G7. Słuchajcie, tu jeszcze może takie fajne szukam dla Was ujęcia, coś ciekawego. O, na przykład to ujęcie, tą mróweczką, która gdzieś tu przechodzi między liśćmi. No, całkiem niezłe jest też to powiększenie. Największa oczywiście frajda i zabawa jest wtedy, kiedy widzę kątem oka przy filmowaniu tam jednego ujęcia, widzę kątem oka, że w danym obok, w danym miejscu dzieje się coś bardziej intensywnego, więc przerywam tam ujęcie, przenoszę aparat, przenoszę sprzęt, ustawiam ostrość, włączam aparat i właśnie w tym momencie przestaje się dziać. Przed chwileczką filmowałem mrówki w jednym miejscu, ale kątem oka zobaczyłem, że obok, między tymi liściami się naprawdę dużo dzieje, te mrówki gdzieś tam biegają, więc przerwałem, przeniosłem się, ustawiłem ostrość, włączyłem i akurat w tym momencie te mrówki przestały biegać. Biegałem tylko 2-3 cm wyżej, ale zostawiam to ujęcie, niech sobie ono trwa te kilkanaście sekund. Może jednak coś się wydarzy. No ale tak właśnie jest z filmowaniem, że trzeba czasami dużej cierpliwości albo nawet szczęścia, żeby złapać coś ciekawego. Mimo to, że tak jak wcześniej wspomniałem, te mrówki same sobie są fajnym tematem i zawsze gdzieś coś ciekawego się pojawi, bo przy takim ruchu, jaki one wytwarzają, zawsze gdzieś jedna z nich coś ciekawego przeniesie. No ale oczywiście to wymaga czasu i cierpliwości. No i tak wyglądają te ujęcia, które Wam dzisiaj prezentuję przy tej soczewce 4 dioptrii. Słuchajcie, jeszcze zobaczcie sobie takie ujęcie, które jest w sumie z jednej strony kompletnie udane. Wydawało mi się, że ostrość, którą ustawiłem, jest na tyle dobrze ustawiona, że te mrówki są ostre. Okazuje się, że niestety nie jest ostry pierwszy plan, ale zamiast mrówek wyszły mi całkiem przez przypadek inne stworzonka. Weszło mi w kadr, które jest w miarę ostro i całkiem fajnie wygląda. To są te zielone robaczki, wiem, że to są pająki. Na tych dwóch ujęciach one sobie gdzieś tutaj chodzą i całkiem fajnie wyglądają. Próbuję teraz powiększyć to ujęcie, bo jest taka możliwość w tym programie, w którym montuję filmy. I powiększam je do takiej granicy, kiedy obrazek jest jeszcze ostry. No i jak widzicie, ta soczewka całkiem sobie nieźle daje radę przy takim powiększeniu i przy takim ustawieniu ostrości za pomocą tego obiektywu. Pokazałem Wam możliwości soczewki czwórki 4 dioptrii zamontowanych na obiektywie G7. Jak widzicie, ta soczewka sobie całkiem nieźle daje radę w takich warunkach. Trochę gorzej działa przy ujęciach pod światło, jest lekkie mydło, natomiast przy ujęciach z oświetleniem bocznym, czy też z oświetleniem, które mam
za plecami, czyli bezpośrednio padającymi na gałązki, na robaki. Jest całkiem przyzwoite to ujęcie, sam obrazek, ujęcie filmowe, jak również zdjęcie. Czyli można się bawić w makrofotografię, fotografię zbliżeniową przy czwórce. Chcę zrobić jeszcze jeden materiał, gdzie będę wykorzystywać tylko i wyłącznie soczewkę dziesiątkę. Zobaczycie sobie, jak to wychodzą te ujęcia z dziesiątką. No ale to muszę się zebrać i wyskoczyć w jakiejś wolnej chwili, żeby zrobić taki materialik. Może to będzie ciąg dalszy z mrówkami, a może coś innego. To się okaże, także oczekujcie następnego materiału z tym i eksperymentów z soczewkami do makrofotografii. W poprzednim materiale zapowiadałem, że zrobię materiał. Będzie to niespodzianka. Częściowo tą niespodziankę już zdradziłem po moich dwóch materiałach, które zrobiłem tak na szybko, ale nie będę Wam mówić jeszcze dokładnie, co to jest, jak to robiłem i czym, bo zrobię o tym osobnego makropodcasta, ale możecie zobaczyć dwa króciutkie materiały, które już są na moim kanale. Jeden jest w postaci shortsu, drugi jest krótkim filmikiem. Jest on tutaj na YouTubie, jak również na Instagramie. Na Instagramie są nawet ze dwa, trzy zdjęcia. I myślę, że następny materiał będzie właśnie poświęcony temu tematowi, a następny makropodcast będzie materiałem, który zrobię z soczewką 10 dioptrii. I to tyle już na dzisiaj. Strasznie się rozgadałem. Dziękuję wszystkim za obejrzenie mojego kolejnego makropodcastu. Cieszę się, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że dzięki tym moim materiałom możecie zobaczyć sobie, jak w rzeczywistości pracują obiektywy, jak w rzeczywistości wyglądają pewne tematy, które poruszam, tak to ujmę. Zapraszam Was na kolejne materiały. Prośba jak zwykle o subskrypcję, jeżeli nie subskrybujecie, łapkę w górę. Możecie mi oczywiście postawić cyfrową kawę. Będę bardzo wdzięczny i do zobaczenia i do usłyszenia w następnym materiale.